specjalnie po to też się spotkaliśmy, żeby tych społeczników, te społeczniczki, tych darczyńców i te darczyńczynie nagrodzić, pochwalić i pokazać, że jest nas dużo. Połowy nie ma. Także to też jest świadectwo tego, że nas jest więcej. Natomiast to, że dzisiaj się spotykamy, jest oczywiście zasługą Waszą, bo przez okres pandemii, czyli od marca, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że no, musimy się izolować i musimy nosić maseczki, my wszyscy, rozpoczęliśmy działanie. I wspólnie najpierw z Anią Stork i tutaj z Ustronnym Babińcem, koło gospodyń w Rosnowie, jest przedstawicielka, prezeska koło gospodyń i też koleżanka, która też zapewne działa w kole gospodyń. Jest tych dziewczyn więcej. I dziękujemy również mediom, czyli Info Koszalin, za to, że zawsze, kiedy była akcja, czy też kiedy zapraszamy, to zawsze są i pokazują, wskazują, prezentują to, co robimy. Także wielkie dzięki. W sumie to miałyśmy kilka projektów w jednym czasie. Łącznie na liczniku mamy po 20 tysiącu, przestałyśmy liczyć, tak? Maseczek, 20 tysięcy długo, jak nie więcej. Kilkadziesiąt osób zaangażowanych, także naprawdę sporo rzeszy ludzi się udało zorganizować. Działamy dalej, czekamy na drugą falę, oby nie przyszła. Oby nie przyszła, ale zwarte i gotowe jesteśmy do działania. Także mamy nadzieję, że nie będzie trzeba, ale jak coś to... No i zobaczcie, ponad 20 tysięcy dziewczyny, które właściwie no ile tam mogło, 20-30 osób, tak? No tak. Dzień dobry Państwu, Dorota Hałat, koordynatorka, prezeska Stowarzyszenia Era Kobiet, jak również animatorka i doradczyni kluczowa i biznesowa Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie. Dzisiaj spotkaliśmy się we Fregacie, w restauracji, która jest nam przychylna i która również nas tutaj gości. Spotkałyśmy się wspólnie, bo również są mężczyźni, społecznicy i społeczniczki. Osoby, które aktywnie wspierały nas, Erę Kobiet, jako wolontariuszki i wolontariusze w akcji szycia maseczek. Nie wszyscy szyli, część z osób dostarczała materiały, część z osób wpłacała pieniążki na to, żebyśmy mogły zakupić na przykład gumki czy też inne materiały. Wszyscy ci społecznicy są to osoby fizyczne, ale również z organizacji pozarządowych. Między innymi z kół gospodyń wiejskich osoby, ze stowarzyszeń, które są z nami zaprzyjaźnione, ale również te, które w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej z nami współpracują na co dzień. Era Kobiet jest organizatorem, tak? Tak, dzisiejsze podziękowania kierujemy do wszystkich wolontariuszy, którzy wspierali nas, Stowarzyszenie Era Kobiet, w tej akcji. Wspólnie z Stowarzyszeniem Viva My uszyliśmy do tej pory 11,5 tysiąca maseczek. Z tego sama Era Kobiet, czyli nasze wolontariuszki, uszyły ponad 7,5 tysiąca. Także jest to bardzo dużo. Mamy jedną panią, która uszyła sama 3 tysiące maseczek. Także jest to dość duża liczba na jedną osobę. Dziękując za wielkie serce, życzliwość, ofiarność i dobrą wolę, życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukcesów w realizacji życiowych zamierzeń. I podpisali się Era Kobiet, Stowarzyszenie Viva My i Szowe Wspomaga, bo to była taka akcja, że myśmy do końca i do końca teraz działamy wspólnie. Także tu Pani Irenko, bardzo dziękuję Pani i myślę, że dalej będziemy się spotykać i dalej będziemy współpracować. Proszę sobie książkę wybrać. No właśnie, a ile było tych wolontariuszy? Trudno powiedzieć, bo nie liczyłyśmy dokładnie każdej osoby, natomiast tych, które zostały zaproszone, to było około 40 osób, bo teraz trudno jest mi się odnieść. Natomiast przyjęło zaproszenie około 20 osób na dzisiejsze spotkanie, no ze względu na to, że mają inne sprawy. No widzimy, jest piękna pogoda, więc zapewne część osób wyjechało nad morze albo urlopuje.
Czy będziemy się mogli spodziewać kolejnych? Akcje cały czas są. Właśnie miesiąc temu Urząd Miejski w Koszalinie skierował do nas, do Ery Kobiet i do Wiwamy prośbę, żebyśmy z powierzonego materiału, czyli z materiału, który Urząd Miejski dostał od miasta partnerskiego w Niemczech, uszyły maseczki. To są maseczki w kolorze niebiesko-białym, także te maseczki przekażemy, jak tylko zostaną wszystkie uszyte, przekażemy do Urzędu Miasta. Także jeszcze szyjemy na prośbę, jeżeli są takie prośby, natomiast akcja szycia maseczek jest już właściwie na ukończeniu, ze względu na to, że maseczki są ogólnie dostępne, tym bardziej, że my w mieście uszyliśmy bardzo dużo, bo 11,5 tysiąca to jest dużo, no a wiemy, że z Urzędu Miejskiego również mieszkańcy Koszalina, każdy dostał na każde domostwo dwie maseczki. Dobry, nazywam się Karolina Wrzosek, jestem członkinią Koła Gospodyń Wiejskich Kreatywny Babiniec w Rosnowie. Cóż mogę powiedzieć o nas? W tym roku w sumie tak naprawdę nasze działania się skupiały na działaniu przeciwko pandemii. Razem z innymi organizacjami szyłyśmy maseczki, pomagałyśmy zdobywać środki dezynfekcyjne, rękawiczki. Między innymi dostałyśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dość sporo się udało zdobyć funduszy, ale też dzięki naszym wolontariuszom i dzięki ludziom, którzy sami z dobrej woli nam pomagali, ta akcja szła naprawdę prężnie. Na liczniku mamy parę dziesiąt tysięcy maseczek uszytych, także naprawdę super. Lokalnie wszyscy zostali zabezpieczeni. Oprócz tego działamy w zakresie warsztatów dla dzieci, warsztatów też dla społeczności. Wspieramy jakieś lokalne przedsięwzięcia. Powoli do przodu, bo jesteśmy młodym kołem, 2 lata w sumie dopiero działamy. Ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i coraz więcej uda się nam zdziałać dla nas i dla wszystkich dookoła. Dzień dobry, Krystyna Jakubczyk z Żydowa. U nas powstała inicjatywa społeczna Dziewczyny za Maszyny, w której brało udział 11 osób szyjących maseczki, a do pomocy miałyśmy oczywiście jeszcze 4 osoby, młodzież, która z OSP. I szyłyśmy przez około 2 miesiące, uszyłyśmy łącznie 6 tysięcy maseczek i dzięki hojności naszych mieszkańców, którzy złożyli się na materiały, mogłyśmy taką akcję przeprowadzić. Jest to społeczna inicjatywa dziewczyn. Właśnie taka inicjatywa cieszy po prostu każdego. No myślę, że tak. Nas także pomogłyśmy pomóc w tych trudnych chwilach, kiedy naprawdę było ciężko, bo na samym początku, nie? Także też się cieszymy z tego. Irena Stojeszka, emerytka, zamieszkała w Koszalinie. Proszę nam się pochwalić, jaki wyczyn pani zrobiła? No uszyłam trochę maseczek w wolnych chwilach. Nie można było wychodzić do miasta, no to się poświęciłam szyciu. Uszyłam ponad 2700 maseczek jakieś. W okresie zaczęłam szycie, to był początek kwietnia. Później było trochę przerwy, no i ostatnio 230 kilka tam było jeszcze. Tak wyszło chyba, wskazuje na to, że miałam najwięcej czasu na szycie. Zamierza sobie pani zrobić przerwę, czy dalej szyć maseczki? Nie, jeśli będzie potrzeba, to będę dalej szyła. Tak. Ja myślę, że do szkół będą potrzebne w tej chwili, chociaż mówią, że uczniowie nie będą musieli, ale nie wiadomo, jak to wyjdzie z tymi maseczkami dla uczniów. Bardzo dziękuję, Teresko, za wsparcie i za pomoc, bo to też i finansowo. Drobiazgi, ale słuchajcie, każdy grosz jest ważny. Ja chciałam jeszcze na to zwrócić uwagę, na to, że wspólnie z Viva my również wspieraliśmy finansowo, jako Era Kobiet, szpital nasz chorób płuc i gruźlicy. Tam wyszedł problem, bo nie było jednorazowych fartuchów, w związku z czym przekazaliśmy pieniądze konkretnie na ten zakup. I to jest bardzo ważne, żeby no, być wyczulonym. Ktoś nie może dać pieniążków, ale ktoś inny może coś zrobić.